Pokojowo na patrolu, oczywiście tym programem zapraszamy już teraz wszystkich chętnych do pomocy nam przy przystanku Woodstock. Obejrzyjcie materiały, które pokażą wam, w jaki sposób przygotowujemy was do tej bardzo odpowiedzialnej i trudnej roli, kiedy pilnujecie całości przystanku Woodstock. Mnóstwo pracy, ale jednak okazuje się, że 1000-osobowy pokojowy patrol chętnie przyjeżdża. Ten program powie wam dokładnie, czego musicie się uczyć i czego my później od was wymagamy. Poniedziałek, godzina 18:30. Program, po którym natychmiast będziecie mogli zgłosić się do nas, aby wziąć udział w kolejnych szkoleniach. Pokojowo na patrolu, poniedziałek, godzina 18:30. Seba, na skarpie ułożycie samochód, włożycie dwie osoby poszkodowane i wrócicie z nimi normalną drogą. Dziękuję. A jednak okazuje się, że dają sobie radę, czyli pchają samochód wraz z prądem rzeki. Boimy się, że odpali samochód i wtedy będzie pojedzie sam na miejsce. Ale muszą dojechać do skarpy, urządzić całe stanowisko. Rani muszą tam wejść, a następnie muszą ich wyjąć na deski i przejść po... No musimy gnać na skarpę. Mamy linę, prezes postanowił pomóc, swoim akurat przejeżdżał przypadkowo, postanowił pomóc wyciągnąć ten samochód. Nie damy rady, jak go nie postawimy pionowo, ponieważ skarpa jest praktycznie pionowa. I myślimy, że trzeba postawić ten samochód i dopiero podepniemy linę. Off-road, off-road, zapraszamy w piątek o godzinie 19:30. Tym razem, kiedy pożegnaliśmy się już z rajdem Dakar, tym pustynnym, wjechaliśmy na bezdroża Argentyny. Okazało się, że wszyscy mają mieszane uczucia. To już nie jest ten klimat, ten raj, który miał miejsce w Afryce. To jest raj, gdzie szutry i dlatego wysoka pozycja hołowczyca. Także w kładach zajęliśmy trzecie miejsce. Tylko pogratulować, ale to już nie jest ten rajd, o którym my byśmy chcieli wam opowiedzieć. W 2008 roku specjaliści mówią, że po Dakarze jest to cały czas najtrudniejszy rajd stricte off-road. Rajd Drezno-Wrocław. Zapraszam was na pierwszą część tego, co się działo jeszcze niedawno na bardzo trudnym rajdzie, na ogromnym sprawdzianie dla samochodów, dla pojazdów, dla całej ekipy. 5 godzina 19:30 off-road, rajd Drezno-Wrocław. Finał z głową. Opowiadaliśmy wam przez wiele tygodni o tym, jak się przygotowujemy do finału, a później pokazywaliśmy wam naszymi kamerami, jak z boku oglądaliśmy to, co się działo podczas transmisji finałowej, to, co się działo w ogóle podczas finału. Kamery były cały czas były razem ze mną, a więc były i w tych momentach, kiedy nie byliśmy na antenie, a kiedy wchodziliśmy na antenę, to my byliśmy w zupełnie innym miejscu, a więc możecie zobaczyć, jak to wygląda, że tak powiem, od tyłu. 5 godzina 21, trzecia i ostatnia część naszych finałowych zmagań wokół naszych kamer. Panie profesorze, jak się gra w tym roku? Tak samo gorąco, tak samo fantastycznie i optymistycznie jak co roku. Na koncie w tej chwili 5,5 miliona złotych. To jest bardzo wczesny czas, ale przede wszystkim gra się ze świadomością, że robimy coś bardzo ważnego dla dzieci. Do tej pory... O, jest z nami Jurek! Jest Jurek! Witaj, Jurek! Jurek!
Padło pytanie, jak się gra w tym roku. Jak się gra w tym roku, Jurek? Gra się rewelacyjnie, gra się bardzo gorąco, właśnie wracamy z TVN, ale w ogóle gra się w Polsce. To jest naprawdę produkt Made in Poland. Zaczynaliśmy w Szczecinie, jeżeli ten ekspres to pokazuje, to znaczy, że się coś dzieje. Gra się bardzo miło, bardzo przyjaźnie. Ludzie po prostu już czują, że jest to bardzo polskie, bardzo nasze, charakterystyczne, inne. Dzięki temu gramy do końca, siada jeden dzień dłużej. Muza z oklaskami żegna nasz przegląd wszystkich programów Kręciole kolejnej. Kręciole zapraszamy od godziny 10 do godziny 1 w nocy. Mnóstwo muzyki, ale także programów, które mają was po prostu pozytywnie nastroić do życia. Ktoś napisał program edukacyjny i właśnie tak jest. To jest taki kanał, to jest taki program. W ten sposób chcemy z wami rozmawiać i namawiać was do różnych przepysznych i mądrych sytuacji. Na zakończenie środa godzina 20:30 Good Vibe Styla. To zespół, który do nas przyjechał z Włoch. Zespół grający, śpiewający reggae. Pierwszy raz na przystanku Woodstock. A przy okazji, kiedy jest teraz dużo dyskusji o pokoleniu 89, a więc o pokoleniu tych wszystkich momentu naszych przemian w Polsce, będziecie mogli obejrzeć, jak właśnie wyglądają ci ludzie, którzy przyjeżdżają na przystanek Woodstock, trzeźwi, wspaniale się bawiący, którzy na moment zapominają także o wielu kłopotach, które ich otaczają, które nas otaczają, które ciągle jakby się rodzą w tym kraju, który się nazywa Polska. Śmieszny kraj, śmiesznych ludzi. Środa godzina 20:30, Good Vibe Styla, czyli muzyka z oklaskami, muza z oklaskami. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Piarnie czy się zaśmieje? Uwaga! Obiecuję, że za tydzień się zaśmieję. I love you till today I die. These words I swear to you, my darling, now tonight. I love you till today I die. Look into my eyes, you know that I can lie. And every day I wanna wake up with a ring just to you. And every day I wanna sleep with me so close to you. Cause on my knees, I feel them just with you. So please stay some more and I won't let you go. And every night I wanna love you when the sun goes down. And every night I wanna dance and have your voice around. Cause all I need is living and having you. So my love stays some more and I will never go. I love you till today I die. This word I swear to you, my darling, not tonight. I love you till today I die. Look into my eyes, you know that I can lie.